Jeśli udało Wam się niedawno powitać w domu konsolę Xbox Series S, to po prostu superancko. W końcu to właśnie oznacza literka S. Ale jeśli chcecie jeszcze bardziej wzbogacić swoje growe doświadczenia, możecie to zrobić dzięki wielu niesamowitym akcesoriom do konsoli Xbox. Przy takich grach jak FIFA 23, It Takes Two czy Cuphead, które aż proszą się o lokalny multiplayer, posiadanie drugiego kontrolera jest zazwyczaj priorytetem numer jeden przy zakupie nowej konsoli. Oczywiście wzięcie kolejnego standardowego kontrolera bezprzewodowego do konsoli Xbox jest zawsze dobrą opcją, a dzięki ogromnej gamie kolorów i nieograniczonym możliwościom personalizacji w Xbox Design Lab na pewno znajdziecie coś, co idealnie pasuje do waszego stylu. Jeśli jednak zamierzacie wkroczyć ze swoim nowym Xboxem Series S do świata kompetytywnych rozgrywek, to może się okazać, że Elite Series 2 i Elite Series 2 Core, dzięki krótszym blokadom spustów i możliwościom zmiany elementów, dadzą Wam właśnie taką przewagę, jakiej potrzebujecie. A biorąc pod uwagę, że teraz możecie stworzyć swój własny kontroler Elite Series w Design Labie, zyskacie to, co najlepsze z obu światów. Wszyscy pamiętamy te trzy krótkie słowa, które budziły w nas trwogę, gdy otwieraliśmy prezenty przed laty. Baterii nie dołączono. Na szczęście istnieje wiele przydatnych narzędzi, które pomogą Wam uniknąć tej absolutnej tragedii w przypadku kontrolerów Xbox Series S. Akumulator Xbox zapewnia do 30 godzin pracy na pełnym ładowaniu, a jego całkowite naładowanie trwa tylko 4 godziny, więc już nigdy nie będziecie musieli martwić się o to, że Wasz kontroler wyłączy się w trakcie gry. A nawet jeśli zdarzy się, że przez dłuższy czas zapomnicie o jego ładowaniu, możecie po prostu podłączyć go za pomocą 3-metrowego kabla USB-C i grać dalej. Jeśli jednak najbardziej zależy Wam na lokalnej rozgrywce wieloosobowej, warto rozważyć podwójną stację dokującą Venom Twin Docking Station, która wyposażona jest w dwa akumulatorki i pozwala na jednoczesne ładowanie dwóch kontrolerów. Niezależnie od tego, czy rozkoszujecie się zabójczą płynnością 120 klatek na sekundę w Overwatch 2, czy też podziwiacie gwiazdy w rozdzielczości 4K w Mass Effect Legendary Edition, prawdopodobnie zauważyliście już jedną istotną cechę gier na konsoli Xbox Series S. Wszystko wygląda naprawdę dobrze. Ale to dopiero początek, bo dzięki technologii dźwięku przestrzennego i obsłudze Dolby Atmos wchodzimy w zupełnie nową erę audio, a jednym z najlepszych sposobów na wykorzystanie tego potencjału jest odpowiedni zestaw słuchawkowy. Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do konsoli Xbox to wspaniała opcja, natomiast w mikrofonie Razer Kyra zastosowano specjalny wzór odbioru mowy, który idealnie nadaje się do gier zespołowych, w których komunikacja jest kluczowa. Oczywiście nie tylko przyjaciół warto słyszeć wyraźnie, dlatego zestaw słuchawkowy Turtle Beach Stealth 600 ma przydatną funkcję Superhuman Hearing, która wzmacnia cichsze dźwięki takie jak kroki przeciwników, dzięki czemu unikniecie zasadzki. Każdy z tych zestawów pozwoli Wam w pełni doświadczyć trójwymiarowych dźwięków z gier nowej generacji, bez przeszkadzania reszcie domowników. Jeśli jednak ta druga kwestia nie jest dla Was aż tak istotna, zawsze możecie zdecydować się na porządny soundbar, taki jak Sonos Beam czy Razer Leviathan. Można śmiało powiedzieć, że na konsoli Xbox Series S dzieje się wiele. Znajdziemy tu setki niesamowitych gier do wypróbowania, od zupełnie nowych tytułów po klasyki ze wsteczną kompatybilnością, ale tak naprawdę to tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o to, co konsola ma do zaoferowania. Od streamowania programów i filmów przez Netflix i Disney+, aż po muzyczne wspominki dzięki Spotify Wrapped, Series S to absolutny mistrz rozrywki, mimo swoich niewielkich rozmiarów. I chociaż Wasz kontroler sprawdzi się doskonale w nawigowaniu po tych wszystkich aplikacjach, warto zaopatrzyć się w coś takiego jak oficjalny pilot Xbox Media Remote lub niezwykle uroczą wersję 8BitDo, które pozwolą Wam na szybkie przywijanie do przodu, do tyłu, przełączanie, wyszukiwanie itd. Wystarczy wejść do aplikacji ustawienia konsoli i włączyć HDMI CEC, a można nawet użyć go do sterowania telewizorem. Istna magia. Nawet my musimy przyznać, że Xbox Series S ma jedną poważną wadę. Będziecie za nim bardzo tęsknić, gdy tylko będziecie musieli spędzić chwilę z dala od niego. Na szczęście niewielki rozmiar tej zgrabnej konsoli oznacza, że możecie ją łatwo zapakować do plecaka i zabrać ze sobą na wakacje lub po prostu idąc do znajomych. Świetny sposób, żeby zagwarantować sobie miano najlepszego przyjaciela. Ale nawet jeśli będziecie musieli rozstać się ze swoją konsolą, możecie nadal cieszyć się ulubionymi grami, korzystając z funkcji zdalnego grania, streamując z konsoli na urządzenie mobilne lub za pośrednictwem chmury, o ile macie abonament Xbox Game Pass Ultimate. W obu przypadkach urządzenie peryferyjne takie jak Backbone One w niezwykły sposób da Wam wrażenie grania na kontrolerze i korzystania z telefonu komórkowego, jakby był miniaturową wersją konsoli Xbox Series S.
O ile abonament Xbox Game Pass Ultimate jest świetną propozycją, gdy nie macie dostępu do swojej konsoli, to sprawdza się jeszcze lepiej, gdy jesteście w domu, ponieważ doskonale uzupełnia się z konsolą Xbox Series S. Ta cyfrowa konsola została stworzona z myślą o tej ogromnej bibliotece gier, dzięki czemu możecie pobierać tytuły AAA, kultowe klasyki i perełki indie kilkoma szybkimi kliknięciami. Dzięki Ultimate możecie nawet streamować je bezpośrednio na swoją konsolę, oszczędzając tym samym na czasie. Jeśli dodamy do tego zniżki na mnóstwo tytułów i duże premiery takie jak Redfall i Starfield, które trafią do usługi w dniu premiery, to Xbox Game Pass stanie się najlepszym dodatkiem do konsoli Xbox Series S. Cała ta growa doskonałość stwarza jeden poważny problem. W jaki sposób przechowywać wszystkie te wspaniałe gry i aplikacje? To prawda, że Xbox Series S jest wyposażony w dość solidne 512 GB po wyjęciu z pudełka, z czego około 364 GB są do wykorzystania po uruchomieniu. I prawdą jest, że można po prostu zachować się jak dorosły człowiek i odpowiedzialnie zarządzać dyskiem twardym, a nie rzucać się na bibliotekę Xbox Game Pass jak dziecko w sklepie z cukierkami. Ale z drugiej strony możecie wybrać jedną z niezwykle przydatnych kart rozszerzeń pamięci Seagate, zwiększając dostępną przestrzeń nawet o 2 TB. Albo jeśli chcecie rozwiązać swoje problemy z pamięcią raz na zawsze, to zewnętrzny dysk do gier BlackD10 od Western Digital zapewni Wam aż 12 TB do zapełnienia, a to małe eleganckie cacko P10 pomieści do 5 TB. Dajcie nam znać w komentarzach, które akcesoria według Was są najbardziej przydatne do konsoli Xbox Series S i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i włączyć powiadomień po więcej wskazówek dotyczących Xboxa. Trzymajcie się, cześć!